Witam wszystkich jak najbardziej serdecznie. Oglądacie już 26 odcinek chyba. Zagrajmy w Max Payne 3. Jak widzicie, kontynuuję od miejsca, w którym no, zaliczyłem małą stopę. Jezus Maria, strzelają do mnie z boku. Znowu ten cholerny snajper pewnie. Ale jak on mógł mnie od boku? Przecież ostatnio mnie nawet... łaskawie nawet nie chciał trafić. Teraz go zdejmy. Albo i nie. Dobra, ale teraz już wiem co robić. Dobra, już wiem co robić, ale naprawdę ładnie zaczęliśmy odcinek. Powiem szczerze też. Jezu, ja wcześniej nie zauważyłem tego. Nie zauważyłem, czy tam są środki przeciwbólowe. No to teraz dupa, muszę sobie poradzić bez. Dobra, no jakoś dam radę, no chyba nie będzie aż tak źle. Dobra, snajper sprzątnięty. Teraz tu wyjdzie mi jakiś, jak mi lubi. Nawet trafiłem, nie? Aj, te bronie z celownikiem laserowym. Ale tak na pewno cię zabiję. Kolejny. Aż mu czapka z głowy spadła. No, teraz już tam nikogo nie ma. Ale dwaj następni już przyszli, nie? No, dam radę sobie. Mam nadzieję, że dam radę. Bo jak nie, no to będę miał... naprawdę miłą sytuację. Na razie idzie dobrze. Muszę podchodzić ostrożnie, uważać. I strzelać do wszystkiego, co wybiega. Wyjdzie ktoś jeszcze, czy mam już po was przejść? Idzie jednak ktoś, ale muszę po niego iść jednak też. Dam radę. No i proszę. 300 headshotów już zaliczonych. Już zauważyliście, zdobyłem trofeum związane z tym. Idzie ładnie, dam radę już teraz. Szkoda tylko, że nie zauważyłem wcześniej tych cholernych środków przeciwbólowych. Dobra, jakoś sobie bez nich dam radę. Trzeba po prostu ostrożnie iść i patrzeć co robić. Czy patrzeć co robię. To było dobre. A, tu są środki przeciwbólowe, tym razem nie zapomnę. No, jest strasznie dużo, aż jedna. O, tu kolejna strzelnica, widzę. A mnie tu mają, powiem szczerze. Mogę sobie ćwiczyć i ćwiczyć. No dobra, osłona padła. Ja zaraz tobie rozwalę, to mogę byś miał też tak do śmiechu. No, padniesz wreszcie, frajerze, czy nie? No nareszcie. Na pół godziny strzelania, ale w końcu padł. Dobra, ostatni. Dobra, miał ktoś coś, jakąś amunicję, coś? No, jasne. Nawet mieliście.
A, tu jeszcze jeden. A, poddaje się, tak? No dobra, to nie będę cię zabijał. Już taka menda to nie jestem. Jak na złość nie mieli amunicji. Ostatni przeciwnik. O, kula przeszła przez pancerz. No proszę. Amunicję masz? No oczywiście, że nie. Dobra, to dajcie mi ten karabin, co wy macie. A, z drugiej strony. Może coś tu znajdę jeszcze. Ale jednak nie, dobra, dam sobie radę już. Pójdę ostrożnie, no spokojnie i może się uda. Na razie to widzę będzie... Na razie to jest cutscenka. No dobra. A, widzę, tutaj się schował ten koleś, co mi uciekł. Szykuje się niezła zabawa. A nie, dobrze. Dostaję ze wszystkich stron, panie. Zejdę sobie na dół. A, nawet amunicja się teraz trochę odnowiła. Bardzo dziękuję. Dobra, przestań ta się chować, bo ja normalnie zaraz dostanę nie wiem czego tutaj. Oj. Ale udało się. Dajemy radę, damy radę jakoś. Jest strasznie duża ilość środków, czyli byłoby aż jedne. Gdybym nie zapomniał o tamtych, miałbym może więcej. A, przeżyję jakoś to. Wychodzą zaraz. To nie mówiłem. Dobra, to ostatni. No, wyjdzie w końcu ten... No, wyszedł, ale oczywiście znowu jest... schowany za czymś, co za czym będzie go ciężko dorwać. Dobra, zero środków przeciwbólowych i kolejni przeciwnicy do zabicia. Dobra, dostał w łeb. No jak mam teraz sięgnąć tamtego kolesia, kurde? Można i tak. Dostałem od Maxa podpowiedź, że mogę próbować zdjąć go, rozwalając sufit praktycznie. No ale oczywiście musiałem spróbować jeszcze w tego, nie? O, widzę. Pistolet maszynowy, to sobie wezmę. A tu, macie coś tu jeszcze? Nie? A, trudno. Dobra, dwa środki przeciwbólowe, teraz to ja mogę iść. Jeszcze zobaczę drugi pokój. Amunicja i zwykły karabin. Zostanę przy tym, co mam.
Dobra, teraz muszę uważać, żeby nie zostać trafiony. Muszę się gdzieś schować teraz. Dobra, to wystarczy. Dobra, rozwalę ten sufit, może to coś pomoże faktycznie. Chyba się sypie i to nieźle. Wow. Dobra, tam przecież... O Jezus Maria. A to skąd się tu wzięli? Ja pierdzielę. No mnie zabili. Super. Dobra, jeszcze raz. On musi się udać. Fajnie, w karabinie nic nie ma. Musiałem wystrzelać wszystko na tych kretynów. Ale cicho, teraz znalazłem amunicję, jest dobrze. Dobra, teraz tu. Pośrodki przeciwbólowe, no. I pistolet maszynowy. Jeszcze tutaj. Dobra. A dobra, albo nie, lepiej zostanę przy tym właśnie pistolecie maszynowym, nie będę wyciągał karabinu i tak nie trafię z nic z niego. O, nie, to co z pistoletu, kurde. Ale to też na razie widzę, tutaj gówno daje. No, no, w gruncie mam dwa środki przeciwbólowe. Dobra, zawaliło się na niego, już zmienia pozycję. Jezu, no znowu atakują, no. Teraz jesteście moi. A, ten mnie trafił. Ale to nic. Dobra, ja go nie mogę trafić, fajnie. No to po mnie już, chyba raczej. No nie mówiłem. A Jezus Maria, to będzie ciężkie. Wygląda na łatwe, ale mi raczej nie pójdzie tak łatwo. Dobra, najpierw was pozabijam. Sztymurki zasrane. A, nie było wychodzić, było wychodzić. Jezus Maria. Trzeci raz, tak? Dookoła amunicja i środki przeciwbólowe. Teraz raczej powinno pójść gładko. Ty jeszcze żyjesz? Ile ja muszę ci kul sprzedać, żebyś ty kurna zginął, frajerze? No, teraz chyba zginąłeś już. Środki przeciwbólowe tutaj. A tam amunicja. Po co wchodzić oknem, jak przez szybę, jak można wchodzić przez drzwi? Dobra, trzy środki przeciwbólowe. Teraz to ja mogę iść. Teraz to ja się mogę bić.
rozbij też chyba bardziej, co ja będę miał jakieś ładniejsze pole do manewru. Nie na tyle, żebym... Ja go nie trafił. Kurde, znowu atakują, znowu strzelają. Czy masz jakąś lepszą osłonę? A z tej strony ma mnie ten... ten choleryk. Dobra, kto mnie trafił? A, ty. Jakimś cudem go trafiłem. A teraz jesteśmy mój. Ty zginiesz i będę miał teraz tylko pole do popisu, żeby zabić tamtego frajera. Tak też można. Grunt, że zdrowe pewnie było. No dobra, teraz jak ja mam cię tam załatwić? Muszę jakoś rozwalić ten sufit, żeby się wychylił. Dobra, spróbuję tak. Kurde. Coś mi mówi, że powinienem robić to w przerwach, jak on strzela. I tak to niestety przez moją głupotę odnoszę obrażenia niepotrzebne. Spróbujemy tak. Kurde, jak ja mam to rozwalić do cholery? No, chwila, coś może naruszyłem. Dupa, gdzie tam? Gówno daje nierozwalenie tego z sufitu. Dobra, strzelam. Kurde, no. Wciąż nie mogę trafić tego cholernego sufitu. No nareszcie, coś naruszyłem. Ale w dobrej sytuacji to ja nie jestem. Aż kurde, akurat kiedy strzelałem już mnie miał. Kurde, no! Jak ja to przejdę, to normalnie będę bogiem chyba. No, żartuję. Będę szczęśliwy już na tyle, że... zostanie mi tylko ostatni poziom już praktycznie. Kurde, strzela do mnie ten palant. Wymyśleć. Chyba pobiegł na górę. A nie, lepiej tego nie robić. Dobra, najpierw wejdę tu jak zawsze. Tu głównie po to i po to też. Dobra, teraz amunicję tylko wezmę. I wracam do tego skurwiela, że tak się wyrażę, już normalnie nerwy mnie ponoszą. Dobra. Sprintem i tu się chowam. Nie tu, kurde! No, tu. Naruszyć znowu tę strukturę sufitu tam. Zwaliła mu się na łeb już. Dobra, teraz znajdź dobrą... się już mnie ma. Muszę wyczekać, aż go kurde namierzę, ale... dupa. I to jest właśnie minus tego, że jak ma się broń z sterownikiem laserowym, to niestety nie możesz łatwo last man standing wykonać.
dupa, jeszcze ponagrywam to 3 minuty, jak mi się nie uda, to już mam to gdzieś. Dobra, tobie kolano w łeb i kulka w łeb. A przy okazji zdobyłem sobie środki przeciwbólowe. Dobra, te wezmę, a te dwa zostawię. Kurde, tyle rutyny ja tu robię, że normalnie już mi się spać chce od tego. Ale może tym razem się uda. Spróbuję na górę. Jest to trochę samobójcze, ale może... Chociaż nie, spróbuję najpierw tak. Czekaj, za dużo tej kryjówki to nie ma. Nie ma dobrego miejsca, żeby go ustrzelić. Spróbuję tutaj, może jakoś... Nie wiem, wprawdzie cudem go trafię. Stąd to też mi idzie trafić. Dobra, środki przeciwbólowe i denady. Jest tu nie do ruszenia na razie. Dopóki ja nie rozwalę sufitu, on jest nie do ruszenia. Niestety. Tu jestem w miarę bezpieczny, kurde. Muszę tu się próbować na razie schronić. Cholerny celownik laserowy, jak zawsze. Ja już wolę pistolet. Na złość nie mam jak trafić. Dobrze, dobrze, rozwal to szybę, rozwal. Daję mu ten sufit na głowę, czy nie? A nie, jednak się udało, dobra. Dobra, teraz tu, teraz tutaj. Tu jest, tu będę raczej bezpieczny. No, chodźcie, chodźcie do mnie, do cholery, no chodźcie. Zginże wreszcie, frajerze jeden. No i dupa. Nie, dobra, ja chyba mam już dość tego na razie. Mam dość. Zobaczymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.